PSL, proszę. Panie pośle, pana zdaniem, jak długo w Polsce będą trwały takie próby podziału na dwie partie? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że w tej chwili polski wyborca to głosuje trochę na złość. Głosuje na Platformę przeciwko PiS-owi i odwrotnie. I czy my nie będziemy mieli przypadkowo takiej powtórki z rozrywki w kampanii prezydenckiej, w wyborach prezydenckich, że znowu wygra ktoś z tej dwójki, my nie będziemy mieli takiego prezydenta, który będzie prezydentem wszystkich Polaków, tylko który będzie reprezentował interesy albo Prawa i Sprawiedliwości, tak jak to robi Lech Kaczyński, albo ewentualnie jakiś inny prezydent z Platformy Obywatelskiej? No, wahadło nastrojów społecznych często się przesuwa z jednej strony na drugą stronę. Mieliśmy opcję lewicową, mamy opcję prawicową. W moim przekonaniu w tej chwili, gratulując Platformie wspaniałego wyniku, ten wynik w dużej mierze wynika z faktu, że społeczeństwo głosuje na każdą partię, byle nie powrócił do władzy PiS. Tak to wynika w tej chwili i stąd nie wiem, kto zostanie prezydentem, to jest jeszcze trudna sprawa, mamy kryzys, mamy cały szereg dylematów, które trzeba rozwiązać, natomiast no, scena się ustabilizowała, jak mówiłem w pierwszym zdaniu, mamy cztery partie, reszta się nawet nie zbliżyła do trzech progów poparcia, więc to jest chyba wynik stabilny na parę lat. No tak, ale widzi pan, że w dalszym ciągu te dwie partie mają te słupki największe, a praktycznie ja powiem szczerze, ja się wstydzę trochę za tą kampanię, którą one przeprowadzały ostatnio, mimo że jestem Polakiem, to po prostu dla mnie to jest chora sytuacja, bo ja nie widziałem jakiegoś merytorycznego spotu Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej, tylko ciągłe kłótnie, no przecież to w Polsce nie służy. No tak, ale w moim przekonaniu problem jest taki, że... PSL był bardziej merytoryczny spot jak od was i naprawdę kolego tutaj na ten temat to lepiej, żeby się nie odzywał. Dylemat jest taki, że polskie elity polityczne... Przepraszam panie pośle, my nie obiecywaliśmy kolejnej koalicji samoobroną. Kolego, wy się teraz zrównujecie poziomem samoobroną. No taka jest prawda. Potem z Platformą, z kim jeszcze? Ale wy mieliście Lepera, Przepraszam, czy ja dobrze dosłyszałem, bo mówiłeś o politycznej prostytucji? Tak jest. Nie, to... Kolejne określenie na tylko nie za naszych rządów nie było seks afery, tak? No każde określenie, ja tak bym nie powiedział. Natomiast to przypomina, o czym pan mówi, takie zdarzenie, jak facet chodzi po bazarze i mówi: maśne szczury, sprzedaje maśne szczury, a jak działa ta maść? Łapie pani szczura, pociera maścią, pada nieżywy. Panie, jak ja go złapię, to po co mi pana maść? Można i tak, czyli można tak, jak pan mówi, ale ja uważam,